Cześć kochani, witam was na kanale Games Scarlet i zapraszam was na kolejny odcinek słodkiego cringe'u. Nie pytajcie, ile mam odcinków do przodu nagranych. To jest wstyd, że ja się tak wkręciłam w tę grę. Ja pierdzielę, to jest jakieś zło konieczne albo niekonieczne, w zależności. Kochani, na start, standardowo, komentarz, łapka i lecimy z oglądaniem. Pamiętajcie o tym, żeby oglądać reklamy, bo... Cóż, no, jakoś musi się mi to zwracać, nie? Te zainwestowane pieniądze w to wszystko. Ale nie jest na razie jeszcze źle. 24 tysiące punktów akcji, a 1086 goldów. Podejrzewam, że za niedługo będę musiała dokupić goldy. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ja sobie teraz ogrywam ten liceum, ale na pewno na 100% będziemy robić też uniwersytet. Niestety z wersją Love Life jest tak, z tego co czytałam, że można to nagrywać, ale na zasadzie takiej, że nie pokazuje się po kolei, co jest, nie pokazuje się fabuły. Można ją skomentować, ale w taki sposób, żeby nie zdradzić konkretnych ruchów i niestety jest to rzecz, której nie przeskoczymy. Nawet jakbym chciała robić z tego live'y, to i tak nie mogę tego robić. No więc niestety to Love Life nie będzie przeze mnie nagrywane, chyba że coś się zmieni w polityce twórców gry Słodki Flirt. Jeżeli coś się zmieni, to bardzo bym was prosiła, żebyście mnie o tym informowali, no bo ja nie jestem w tym na bieżąco, nie interesuję się tak bardzo tym od takiej kuchni, więc no, a podejrzewam, że za jakiś czas dadzą przyzwolenie na to, żeby móc właśnie nagrywać też i tę najnowszą część. Dobra, dzisiaj mamy piknik w parku. Co odkryła Peggy? Nowiny mogą wyprowadzić cię z równowagi. Odpręż i zorganizuj piknik w parku. Uda ci się wszystkich zaprosić. No i właśnie to będziemy sobie ogarniać. W poprzednim odcinku były reakcje chemiczne i nasze piękne krasze cudowne Nathaniel i Armin, czyli najładniejsze chyba postacie w... No nie najładniejsze, bo przepiękny z Lysio. Ale Lysio to jest taki typ, z którym jest ładny do oglądania, ale nie fajny do kręcenia. Jakoś nie wiem. Jakoś go lubię jako kolegę. Czy można rysunek lubić jako kolegę? Boże drogi. Czyli cringe. Nieważne. Przejdźmy do tego. Już nie chcę się pogrążać. Uff, dobra, kontynuuj odcinek. Muszę się wczuć. Jak zwykle muszę się wczuć. Teraz jestem przeinteligentną Su chodzącą do liceum Sokia Morris. I lecimy. W końcu poznaliśmy nową plotkę. Peggy ogłosiła ją w swojej gazecie. Wkrótce w szkole pojawi się nowa uczennica. Coca-Cola pewnie. Dziwne, ale ta wiadomość trochę mną wstrząsnęła. Wiem, że to głupie, ale przyzwyczaiłam się, że to ja jestem ostatnią dziewczyną, która pojawiła się w słodkim Amorisie. Głupio tak myśleć, poza tym fajnie, że w szkole pojawi się ktoś nowy. No nie wiem, czy tak fajnie, no ale wiadomo już, że pewnie Coca-Cola przyjdzie. Pokój gospodarzy, tak jakoś obstawiam, że to ona. Korytarz drugi, co tutaj robisz? A co, nie mogę? Zanim zdążyłam coś powiedzieć, grupa uczniów przebiegła tuż przed nami. Wracajcie natychmiast, pobiegła za grupą, tym razem mi się upiekło. A to nie można po korytarzu chodzić? Nie wiem. Nie ma mowy, abym znosiła kaprysy tej Laluni. O kim mówisz? O nowej uczennicy, a niby o kim innym. Mam wrażenie, że Charlotte jest jeszcze bardziej uprzedzona ode mnie. Możesz sobie już iść? Mam lepsze rzeczy do roboty niż dyskutowanie z tobą. Zakończ dyskusję. W ogóle nie żałuję, że przyniosłem się tutaj do szkoły. Tutaj zawsze coś się dzieje. To prawda, że się nie nudzimy. Klatka schodowa, pierwsze piętro. Jestem ciekawa nowej uczennicy, ale nie sądzę, abym miała odwagę do niej podejść. Ja nie mam ochoty jej widzieć. Życie szkolne ma się dobrze bez niej. Violetto, musisz w końcu przemóc swoją nieśmiałość. Nie musisz sama z nią rozmawiać. Będziemy mogły razem do niej podejść, jeśli chcesz. Ona jest taka biedna, tak mi jej szkoda. Chodź, zrobimy tak. Dobrze, czemu nie? Zakończ dyskusję. A poza tym, no to jest tylko nowa uczennica, więc nawet jeśli to Coca-Cola albo inna debra, to trudno, no Jezus Maria. Życie, bam, auć. Tak się zamyśliłam, że nawet nie zauważyłam, że na kogoś wpadłam. Maruda. Niszczyciel dobrej zabawy. Sorry, zamyśliłam się. Wyglądasz na zmieszaną. Nie, wcale nie wszystko gra. Dowiedziałam się, że w szkole pojawi się nowa uczennica. Dziwnie się z tym czuję, no bo przecież właśnie na mnie wpadłeś. Tak. Przecież świat się przez to nie zawali. Pewnie tak. Nie rób takiej miny. Co w tym złego? Boisz się, że nowa cię zastąpi? Ma rację. Nie wierzę, że jestem taka głupia. Ja też nie wierzę w to, że to jest naprawdę. Nie martw się. To pewne, że nie ma takich dwóch jak ty. Nie wiem, jak powinnam na to zareagować. O, też nie wiem. Oj, też nie wiem. Sala B, korytarz.
pokój gospodarzy, nic tutaj, nic się nie dzieje, klub ogrodników. Scarlett, czytałaś już nowiny? Nie przeczytałam jeszcze artykułu Peggy, ale wiem o co chodzi, ciężko to przekapić. Wszyscy mówią tylko o tym, to zaczyna być męczące, no, lecimy tak. Jestem ciekaw, jaka będzie nowa uczennica. Domyślam się, że masz nadzieję, że będzie ładnie. Co? Haha, szczerze, to mnie nie obchodzi. Najważniejsze, aby była sympatyczna. A zakończ dyskusję. No to całkiem dziwne, tak ci powiem. Ale lecimy dalej. Sala gimnastyczna, szatnia, sala gimnastyczna, dziedziniec, korytarz, główny pokój gospodarzy, korytarz 2, sala B, nic tu nie ma, nigdzie nic nie ma, nikogo nigdzie nie ma, Boże drogi, czy ktoś się pojawi tutaj? Ile tu się czasami trzeba nachodzić, żeby w ogóle z kimś porozmawiać? To jest straszne, że to w ten sposób jest zrobione. No ale cóż. Można się błąkać w nieskończoność po tych korytarzach. Co my mamy za zadanie jeszcze? Zapytaj innych uczniów, co myślą o plotce Peggy. O, no cześć, wreszcie jesteś. Hej, czytałeś już szkolną gazetkę? Nie, ale słyszałem o plotce Peggy, czyli jesteś na bieżąco. Co o tym myślisz? A co powinienem myśleć? W szkole pojawi się nowa uczennica, nie ma w tym nic niezwykłego. No właśnie! Nie ma w tym nic niezwykłego. Słyszysz, Su? Nie masz w tym totalnie nic niezwykłego. Po prostu ludzie do szkoły chodzą. To sobie pomyślałeś, gdy się tutaj pojawiłam? Nie wiem, coś na pewno się zmieni. Tak, na pewno masz rację. A może to sobie pomyślałeś, gdy się tutaj pojawiłam? Słucham, że w moim przybyciu nie było nic niezwykłego. Nie wiem, co próbujesz mi powiedzieć, ale nie mam czasu bawić się w zgadywanki. Wybacz, ale muszę trochę popracować. Nie umiesz w takie... Nataniel, wiesz co? Tym razem nam nie siadło. Ach, kurde, wychodzę z wprawy z rozmów z Natanielem. Niedobrze, bo zaraz znowu z nim dobiję do minus iluś i będzie koniec i po ślubie. Zbyt szybko się ucieszyłam, że mamy te 100 z nim. Uczniowie wydają się niespokojni. To pewnie przez nowiny z gazetki szkolnej. Jeszcze jej nie czytałem. Peggy ogłosiła, że w szkole pojawi się nowa uczennica. Ach, teraz lepiej rozumiem. To normalne, że wszyscy są zaintrygowani. Przyznaję, że ja też tak czuję. Zdaję sobie sporo pytań. Mam nadzieję, że nie trafimy na nową żmi... To trochę głupie. Powinien poczekać, aż pojawi się w szkole, zanim zaczną o niej plotkować. Ha, ha, ha. Wszystko w porządku? Wyglądasz na spiętą. Och, nie, ja, ech. Chcesz o czymś pogadać? Lysander jest trochę za bardzo jasnowidzący. Może mu powiem, co jest nie tak. Weźmiesz mnie za idiotkę, ale to trochę jakbym się bała, że w pewnym sensie Nowa ukradnie mi moje... Nie! Nie! Boże, cofamy się do tego, co było na początkowych odcinkach. Byłaś już mniej cringe'owa! Dziewczyno, ja czuję takie zażenowanie klikając te odpowiedzi. Nie jestem pewien, czy nadążam. No wiesz, jestem ostatnią dziewczyną, która pojawiła się w słodkim Amorisie. Niepotrzebnie się zamartwiasz, jesteś w tej szkole od dłuższego czasu. Masz przyjaciół i nie ma sensu myśleć, że ich stracisz przez kogoś, kogo jeszcze nie znasz. Wiem, że to głupie. Głupie to nie jest dobre słowo, to trochę bezpodstawne, ale chyba mogę to zrozumieć. Nie zamartwiaj się. Gdy nowa uczennica w końcu się pojawi, twoje obawy się rozwiną. Jeją. Boże drogi. Wiesz, że potrafisz bardzo podnieść na duchu? Dziękuję. Nie ma za co. O, a nam skoczyło z nim. To z Natanielem nam spadło z nim skoczyło. Z Natanielem to nie wiem. Wypadek przy pracy, mówię wam. Zaraz znowu dobijemy do 100. Nie wierzę. Widziałaś, co zrobiła Peggy? Ech, tak. To ciężko pracowaliśmy nad tym artykułem, a ona co zrobiła? Wyrzuciła go do kosza. Dosłownie. Uspokój się. Może go nie wyrzuciła. No to może powiesiła go nad swoim łóżkiem. Haha, na pewno nie. 5 osób zaangażowało się, aby jej pomóc, a ona tak nam się oddzięcza. Wiem, że to frustrujące, ale chyba wie, co robi. Nasz artykuł zapewne nie był wystarczająco dobry. Brakowało nam dowodów. Pff. W każdym razie nowość dnia nie zasługuje na tyle rozgłosu. Co myślisz o informacji Peggy? W każdym razie nowość dnia nie wróży nic dobrego. Lecimy tak. Co myślisz o informacji Peggy? Nic takiego. To żadna wstrząsająca informacja. Nasz artykuł był o wiele lepszy. Ale tego nie rozpowiesz, co? Nie. Zakończ dyskusję. Jakiś taki nadpołudliwy, Armin, jesteś. Coś taki, wiesz, za bardzo. Piwnica, klatka schodowa, korytarz. O nic nie pytaj, idź dalej. Zapytaj Amber, co myśli o artykule Peggy. O, zapytamy. Czemu się tak gapisz? Ej, nie krzycz na mnie, chciałam ci tylko zadać pytanie. Nie mam na to czasu, zejdź mi z drogi. Popchnęłam mnie i poszła sobie bez słowa. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Chciałam się z nią dogadać, no bo w końcu siostra naszej miłości, ale chyba się nie uda. Cześć, Scarlett! Cześć. Jezu, nie mogę na tej CTPR-y. Czytałaś już artykuł Peggy? Tylko go przyjrzałam, ale wiem, o co chodzi. Nowa uczennica zapowiada się naprawdę interesująco. Jak to? Czemu ona ma jakieś tutaj rzeczy? Albo ona ma shorty takie. Sama powinnaś przeczytać artykuł. Peggy umie o wiele lepiej opisywać rzeczy niż ja. Okej.
Zdobądź numer gazetki szkolnej. No to się chyba w sklepie zdobywa, czy nie? O, Iris, masz może pożyczyć nowy numer gazetki? Nie miałam jeszcze okazji go przeczytać. Nie, przykro mi, dałam go Rosali. Aha, okej, wiesz może co Peggy napisała na temat nowej uczennicy? Podobno to interesujące. Wiem, że nazywa się Priya i że dużo podróżowała. Priya? Chyba tak. Jak zaczytam te imiona, to możecie mnie poprawiać w komentarzu, bo ja nie wiem, czy to jest, nie wiem, francuskie, niemieckie, angielskie, jakiekolwiek japońskie, cokolwiek, więc jeżeli coś przekręcam tutaj z tym, to możecie mi dawać znać, ale mi się wydaje, że to jest Priya. I że dużo podróżowała. Peggy dowiedziała się, że jej ojciec jest biznesmenem i że musi się często przeprowadzać z powodu swojej pracy. Mam nadzieję, że nie będzie się tutaj za bardzo nudzić. A ja mam nadzieję, że będzie fajna. Żartuję, w tej szkole cały czas coś się dzieje. Haha, masz rację, będziemy mogli ją zaskoczyć. Dowiedziałam się kilku rzeczy dzięki Iris. Próbuję jednak zdobyć gazetkę i przeczytać artykuł w całości. No fajnie by było. Gdzie? Może Rosalka nam da? Moja miłość. To jest moja platoniczna miłość. Rosalia. Ze słodkiego flirtu. No jest. Rozo, szukałam cię. Chcesz przeczytać gazetkę? Haha, za dobrze mnie znasz. Możemy przeczytać ją razem, jeszcze do niej nie zajrzałam, zaczęłyśmy czytać. Iris miała rację, ta cała Priya dużo podróżowała do egzotycznych miejsc. Peggy nawet udało się dowiedzieć, kiedy dokładnie pojawi się w szkole. Przyjeżdża za tydzień, na to wygląda. Szkoda, że nie ma zdjęcia, chciałam zobaczyć, jak wygląda. Też niedługo wszystkiego się dowiemy. Mam nadzieję, że będzie sympatyczniejsza niż nasza nowa nauczycielka. Haha, tego możemy być pewne. Muszę zacząć relatywizować. Takie słowo w tej grze? Jeśli od razu będę mieć uprzedzenia, to na pewno nie uda mi się zaprzyjaźnić z nową uczennicą. No. Myślę, że tak. W międzyczasie muszę zająć się czymś innym. Chciałabym zorganizować coś oryginalnego. Tylko co? Scarlett wszystko gra? Nagle straciłaś kontakt z rzeczywistością? Tak, zamyśliłam się. Pamiętam, jak Iris wspominała ostatnio o pikniku. Mogłabym wszystkich zaprosić, ale najchętniej spędziłabym czas we dwoje z Arminem, Kentinem, Lysandrem, Nathanielem, Castielem. Aha, czyli muszę teraz wybrać znowu. No co? No to z Nathanielem, nie? Mogę wiedzieć, o czym tak rozmyślasz? Ech, o niczym. Zastanawiam się po prostu, jaka będzie nasza nowa koleżanka. Kłamczuch! Rozumiem. Dalej. Na koniec dnia postanowiłam, że przemyślę to w domu. No to fajnie. Idziemy przemyślać to w domu. Wpadniemy na kogoś? Na nikogo. Ktoś stoi przed moim blokiem. Nina? Zatrzymaj się! Co? Chciałam cię o coś zapytać. Musisz tutaj zostać i mnie wysłuchać, dobrze? Ech, okej, jaśnie, czy ona koczowała przed moim domem, aby ze mną porozmawiać? Masakra. Już co najmniej od tygodnia nie widziałam Lysia. Co mu jest? Widujecie się z Lysandrem co tydzień? Oczywiście. Wiesz, on bardzo mnie lubi, bardziej od ciebie. Nie obchodzi mnie to. Lysander mnie nie interesuje. Haha, zdziwiłabyś się. Nie musisz mówić takim tonem. Jeżeli w to wierzysz, to lepiej dla ciebie. O. Ja tylko mówię prawdę, a więc co z moim pytaniem? Nie sądzę, aby Lysandrowi coś się ostatnio przydarzyło. Zachowuje się jak zwykle. To dowodzi, że aż tak dobrze go nie znasz. Coś czuję, coś się dzieje, czuję to. Słuchaj, sama powinnaś mu zadać to pytanie, ja nic nie wiem. Problem w tym, że nie udaje mi się go spotkać. Jeżeli będzie trzeba, to będę na niego czekać pod jego domem dniem i nocą. W końcu będzie musiał się pojawić. Słowo daję, ona jest szalona. Ech, powodzenia w twoim śledztwie. Teraz wybacz, ale chciałabym już wrócić do domu. Skoda, zapewne spotkamy się później. Mam nadzieję, że nie. Tak trochę chora jest. Sklepy, bazar, park, przystanek autobusowy. No. Jak mogłabym zorganizować taki piknik? Normalnie, po ludzku. Jak mogłabym zaprosić Nathaniela, aby nie wydawało mu się to zbyt bezpośrednie? Normalnie, po ludzku. Tak, hej Nathaniel. Masz ochotę na małą randeczkę w parku? A jeżeli mi odmówi, nie odmówi. Macie lowo 1,95 m. To mimo wszystko bardzo przypomina randkę, bo to jest randka. A jednocześnie ten pomysł bardzo mi się podoba. No nie dziwne, nie? Też by mi się podobał. Decyzja podjęta, jutro przychodzę do akcji. No, stresuję się na samą myśl. Niepotrzebnie. To tylko facet. I tyle. Nie, dobra, wracam znowu na tory, jestem nastolatką. Jezus, nie, nie mogę tak mówić, bo to jest chamskie. Inaczej, jestem nią i muszę bić się w nią. Wyjść w rolę. Przybrać gębę, czy tam ubrać gębę, czy jakkolwiek to było w Ferdynandzie Gombrowicza. No dzieła, muszę się zebrać na odwagę.
czytam zarąbiście. A soczewki zmieniłam, żeby lepiej widzieć, dupa i dalej mi się wszystko zlewa. Ja nie wiem. Nie mogę się doczekać, że zmienię okulary i będę mieć nie z zielonym odbiciem, tylko te z niebieskim. Bo mam z zielonym tylko antyrefleksy. A z niebieskim nie będą się chyba tak wycinać na green screenie, więc będę mogła częściej je ubierać, bo się po prostu lepiej w nich czyta, więc taki słodki filtr by mi się dużo lepiej nagrywało. Znowu narzekam na to, nie? No ale cóż, nic nie poradzę, jest jak jest. I co ja mam za zadanie w ogóle? Zaprosić takiego chłopaka, z którym masz najwyższy lowometr. No to właśnie on. Iris pisze do kogoś na swoim telefonie. Och, cześć Scarlett, wybacz, pisam SMS-a do mojego brata, nie ma sprawy. Jestem pewna, że gdybyś go poznała, to od razu byś go polubiła. Żadna dziewczyna nie potrafi mu się oprzeć. Interesujące, nie wiedziałam tego. Kiedyś ci go przedstawię. Super, no ja też bym chciała zobaczyć, jak wygląda twój brat. Może to będzie nasza nowa miłość. Korytarz drugi, korytarz główny, sala... Ach, Jezus, gdzie ty jesteś, Nathaniel? O nie! Tam jest! Głupio by było się teraz wycofywać. Cześć! Cześć! Jaki on ma uśmiech fałszywy. Cześć! Chyba, że po prostu... To z... Nie, no nie, nie, nie wierzę. No ale teraz wygląda przynajmniej lepiej niż w tej koszulce takiej. Albo co gorsza w tym malowanym krawacie, ja tego nigdy nie zapomnę. To jest koszmar moich dni, oglądanie tego rysunku w tej koszulce. Straszne to było. Co ci jest? Masz dziwną minę? Nic, tak tylko myślałam, że może fajnie byłoby zorganizować coś chociaż raz poza szkołą. Jest jakieś spokojne wyjście. Wyjście? Roza? To świetny pomysł. To prawda, że nie widujemy się zbyt często poza szkołą. Trzeba powiadomić innych. Zjechałaś tam rabkę? Wygląda tak samo zaskoczonego jak... co ja. Ech, Rozo. A więc o jakim wyjściu myślałaś? Basen? Shopping? W sumie to zastanawiałam się raczej nad piknikiem, ale... Ach, organizujecie piknik beze mnie? Och nie, randka ci nie wypaliła. Psu. Powinniśmy zaprosić też Iris. Ostatnio piknikowała ze swoją rodziną. Będzie wiedziała, jak się do tego zabrać. A to trzeba jakąś instrukcję obsługi piknika do tego mieć? W sam pikniku? Mówiłeś o mnie? Ach, to niemożliwe. Nic z moich planów. No, nie będzie randki. Scarlett chciała, abyśmy zorganizowali piknik po lekcjach. Och, super! Ostatnio w jednym uczestniczyłam, ale chętnie przyjdę na drugi, to bardzo przyjemne. Jak zostawię was, abyście mogli wszystko obgadać. Wygląda na to, że macie sporo rzeczy do ustalenia. Nat, poczekaj! Ulotnij się, zanim zdążyłam go zatrzymać. Można śmiało powiedzieć, że zaliczyłam niezłą porażkę. Konkretną. Konkretną. Nie wyszło ci to zaproszenie na randkę. Ciężko byłoby teraz zatrzymać pozostałych. Błyskawicznie zaangażowali się w ten pomysł. Chcą zaprosić jak najwięcej osób. Spotkamy się po lekcjach, aby to przedyskutować. Co wy na to? Pewnie. Mi też pasuje. Uśmiechnęłam się, gdy zobaczyłam, że Iris jest tak samo zdeterminowana jak Alexi i Rosa. Są straszni, ale zawsze się z nimi świetnie bawię. Właściwie ogólnie powiem wam, że Alexiego i Rosalię to ja serio, jeżeli chodzi o tę serię, lubię. Więc są takimi fajnymi postaciami. Mogę zapomnieć o pikniku we dwoje. To i tak był zły pomysł. To nie był zły pomysł. Ej, nie poddawaj się, Su! Jeszcze będziesz miała piknik we dwoje z Nathanielem, mam nadzieję. Gdzieś w którymś odcinku, cokolwiek. Powinniśmy już iść na lekcję, aby się nie spóźnić. Tak, chodźmy. Chyba, że oni to tak specjalnie robili. Tak jak ja was w pomyłkach terroryzowałam, że dopiero pod koniec drugiego sezonu Vi i Iris byli razem. Teraz czuję się, jak wy oglądając wtedy tę serię. Ja się hechałam, śmiałam, jakbyście się tak wkurzali, denerwowali. W tych komentarzach pamiętam to premier na żywo. A teraz ja jestem w takiej sytuacji, gdzie ja chcę, żeby ona wreszcie zaznała szczęścia u boku konkretnego faceta, czyli Nathaniela. A nie zeznaje go. W sensie tutaj jest konkretny, bo ja tam wiem, bo wy mi już tak nasugerowaliście, że ja tam obstałem, że on w uniwersytecie, nie wiem, dragami handluje pod monopolowym. Ale to nawet dobrze, fajnie, podoba mi się. Natomiast... no, biedna. I mówiliście mi też, że kasztan jest lepszy, że on taki nie jest jak jest, jest inny. Co ciężko mi uwierzyć, ale dobrze, spróbuję się do niego troszkę pozytywniej nastawić. Specjalnie dla was. Natomiast jest niestety typem osobowości, która mnie drażni, przynajmniej teraz w tych relacjach, które tutaj ma, w sensie tych tekstach, które tutaj ma. Nic nie poradzę, naprawdę bardzo mam alergię na takich ludzi, jak on, z takim mówieniem, no nie, bo ja nie oceniam ludzi po wyglądzie, tylko po... stylu bycia i ten styl bycia mnie denerwuje, bo nie lubię takich ludzi. No ale dam mu szansę, spróbuję na normalnie podchodzić do tej postaci. W miarę spokojnie weszliśmy do klasy. Oczywiście w dalszym ciągu proszę was, żebyście mi nie spoilerowali, bo to wszystko, co tutaj mówię, no to jest jakieś, co wyjęłam z tych waszych komentarzy, bo wy staracie się niby nie spoilerować, ale zawsze napiszecie coś drobnego, co już mi trochę właśnie te fabuły spoileruje, no ale też siłą rzeczy pewnie nie da się tego uniknąć, nie?
bo coś tam napisze, myślę, że to, wiecie, nic z jakiegoś nie wnosi więcej, no ale wiadomo, że zawsze można jakiś fakt skojarzyć. Ale tak czy siak was proszę, żebyście starali się naprawdę jak najbardziej możecie, żeby nic mi tego nie spoilerować, bo dużo lepiej mi się nagrywa, nie mając tych spoilerów. Nie mogłam się powstrzymać, aby nie spojrzeć na Nataniela podczas lekcji. Ups, też na mnie patrzy. Zawstydzeni oboje odwróciliśmy głowy. Dlaczego? Jezus, a może to tak jest? Może ja już jestem za stara? No, w końcu już stara jestem i ten pierwszy randki już mam dawno ze sobą. Siedzę już w 5-letnim związku. I może dlatego tego nie rozumiem? Może to jest normalne? Nie wiem, ja nigdy nie byłam zażenowana takimi rzeczami, ani zawstydzona. Może powinnam? Nie wiem, nikt mnie nie wychowywał tak, żebym się wstydziła, nie wiem. Ale może, bo to jest jej pierwsza miłość, może to tak działa, nie wiem, nie pamiętam już. Zawstydzenie, bo odwróciliśmy głowy. Może to źle to interpretuję, ale może żałuję, że przed chwilą sobie poszedł. No ja mam nadzieję, że żałuję. Nie czuję się swobodnie w towarzystwie Rozy i innych, a jeżeli zaproszę go osobiście, to może się zgodzi. Zajmę się tym po lekcjach. Próbowałam ponownie natrafić na jego wzrok przed końcem lekcji, ale Nataniel patrzył już tylko na swój zeszyt. Gdy dzwonek ogłosił koniec lekcji, zabrałam szybko swoje rzeczy i pobiegłam z nim porozmawiać, ale gdy podniosłam głowę, to już go nie było. Tak łatwo nie odpuszczę, muszę go znaleźć. Przekonę go, aby uczestniczył w pikniku. Zamierzasz coś zrobić ze swoimi włosami? Słucham. Tutaj. Przyjechała mi dłonią po głowie. Może da się załagodzić szkody. Ale... Dziękuję, Klementyno, za tę bardzo dojrzałą uwagę. To dziwne. Wczoraj po wypadku w sali biologicznej nie byłaś taka cwana. O. Nie wiem, o czym mówisz. Zakończę dyskusję. Nie wiem, co jest z tą typiarą nie tak, ale jest irytująca wciąż. Scarlett, dobrze, że jesteś. Nie widziałeś może Nataniela? Tak, na lekcjach 10 minut temu. Haha, nie, ale to jest przykre, że my się z nim przyjaźnimy i mamy jego brata na drugi wybór. Taka sytuacja w realu byłaby strasznie krępująca, myślę. Strasznie krępujące to wszystko czasami jest. Aż mi soczewka prawie wyskoczyła. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak tak dobrze mrugniecie oczami, to możecie sobie te soczewki wyciągnąć bez dotykania ich paluchami. Ale ja tak nigdy się nie bawiłam w to. Zawsze paluchami wyjmuję. Haha, nie wątpię, ale poszedł sobie tak szybko, że nie udało mi się go złapać. Mogę wiedzieć, czego od niego chcesz? Niczego, chciałam go tylko przekonać, aby uczestniczył razem z nami w pikniku. Szkoda by było, gdyby to przegapił, nie sądzisz? Pewnie, im nas lepiej, im nas więcej, tym lepiej. Dlaczego tak ci zależy, aby było dużo ludzi? Wiesz, nie musimy zapraszać całego liceum. Fajnie jest się zjednoczyć. Dzięki temu będziemy mieć okazję spędzić trochę czasu z osobami, z którymi zazwyczaj za wiele nie rozmawiamy, na przykład Amber i jej koleżankami. Może się z tego zrobić niezłe zamieszanie. Ale chodźmy tak. Wydaje mi się, że możemy się bez nich obejść. Będę zmykać. Chciałam kogoś zaprosić. Ej, nie tak szybko. Co jest? Jak już mówiłem, musimy zabrać ekipę. Mogłabyś mi pomóc powiadomić pozostałych? Ej, jak chcesz. Kogo zapraszamy? Zaprosił już Violettę. Zaprosiłem już Violettę. Nie wiem, możemy zapytać Kim, Melanie, może Peggy. Może moglibyśmy także zapytać pozostałych chłopaków. Ups, nie sądzę, aby wszyscy się dogadali. Wyobrażam już sobie, jak Nataniel i Castiel rzucają się jedzenie. Jeśli spotkasz kogoś, kogo chciałabyś zaprosić, to się nie wahaj. Okej. Okay. No dobrze, no. Będziemy się zastanawiać nad tym. Klatka schodowa, piwnica, korytarz 2, korytarz główny. Cześć, Peggy. Chcesz ze mną porozmawiać o artykule? Ech, nie. W sumie to chcemy zorganizować piknik po lekcjach z kolegami z klasy. Chcesz się dołączyć? A czemu nie? Mogłaby być fajnie. Kiedy? Jeszcze nic nie ustaliliśmy. Dołącz do nas po lekcjach przed szkołą, to o tym pogadamy. Okej, przyjdę, super. Ej, Scarlett, tak? Dzięki, że mnie zaprosiłaś. To miłe z twojej strony. Nie ma sprawy. To prawda, że Peggy często musiała się czuć wykluczona. Pamiętam, że Melania nie chciała zaprosić jej na piżama party. No to było bezczelne. Ale to cała Melania, więc no. Pokój gospodarzy. Melania, chciałabyś uczestniczyć? Ja nie chcę, żeby ona uczestniczyła. Piknik? To świetny pomysł. Nie chcę, bo ona jest naszym wrogiem. Wiecie, czerwony X. Mamy ją podkreśloną na naszej liście. Podwójnie. Tak jak śpiewa Taylor Swift. Nie wiemy jeszcze, kiedy go zorganizujemy, ale spotkamy się po lekcjach, aby to przedyskutować. Dobrze? Dalej. Kto dokładnie będzie? Organizuję to razem z Rosalią, Iris i Aleksim, ale mamy zamiar zaprosić sporo osób. Jestem pewna, że ten pomysł podoba się Natanielowi. Porozmawiam z nim o tym. Nie musisz, sama się tym zajmę. Okej. Zakończ dyskusję. Zostaw go. Sio od niego. Paszał won.
czy coś. Hej, o, ją też ma, ją też musimy zapraszać, ona jest straszna. Wszystko gra. Mama, oczywiście, duża. Tak, słuchaj, razem z Rosalią, Aleksem i Iris organizują ppppp. Jeszcze nie wiem, a kiedy, jeszcze nie ustaliśmy, bla, 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 bla. Mam coś do załatwienia po lekcjach, powiedz mi, gdy już coś ustalicie, wtedy potwierdzę, bla, 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 bla. Okej, okay, mamy zaliczoną ją. Znalazłaś chętnych? No, z tragicznych. Tak, Peggy, Melania dołączył po lekcjach, a kim chce, abyśmy jej powiedzieli, gdy ustalimy datę. No, przedstawiłem pomysł mojemu bratu i pozostałym chłopakom, ale nikt nie jest zainteresowany, w ogóle nie są zabawni. Kurczę, żaden chłopak będę musiała być bardzo przekonująca. Okej, okay, no to widzimy się po lekcjach przed szkołą. Tak. Mimo wszystko spróbuję wcześniej znaleźć Nataniela. Gdzież on jest? Gdzie on się podział? No właśnie. A więc jak wam idzie organizacja pikniku? Nat, ech, dobrze. Słuchaj, jesteś pewien, że nie chciałbyś przyjść? Wiesz, też byłeś zaproszony, nie bez powodu. Przyszłam się wcześniej z tobą spotkać. To bardzo miłe, ale zostawię was między wami. Co? Ucieszyłabym się, gdybyś też przyszedł. Posłuchaj, szczerze, to nie przeszkadzałoby mi pójść z tobą na piknik, wręcz przeciwnie, ale będzie za dużo osób. Nie wiem, czy miałbym im coś do powiedzenia. Och, szkoda. Dalej. No jeśli chcesz, to możemy zorganizować później inny piknik. We dwoje? Tak, jeśli tylko... jeśli chcesz, to tylko propozycja. Z przyjemnością. Serio? A więc tak zrobimy. Tak. Ech, no to do zobaczenia. Tak, na razie. Och, nie. Zrobiłam się cała czerwona. Powinnam dubbingować te rzeczy. Nie wierzę. Udało mi się go przekonać, a nawet lepiej udało mi się zaaranżować to, czego chciałam. Cmyk w początku. Nataniel, na kocu pod drzewem. Spędzimy czas tylko we dwoje. Będzie Barbara. Ściska mi w brzuch na samą myśl. Jezus, dobra, nie, może nie, bo nas w liceum to nie. Lepiej na razie skupię się na moim pierwszym pikniku. Po lekcjach poszłam dołączyć do pozostałych przed szkołą, czyli mamy taki piknik demo i piknik prawdziwy. Och, dużo nas. Wszyscy już przyszli? Dalej. Chyba tak, jest nas całkiem sporo. Dobry Boże, kto zaprosił Klementynę? Chyba tutaj nie zostaniemy, przynajmniej byłoby pójść do kawiarni i dalej. Dobry pomysł, będziemy mogli usiąść i pogadać w spokoju. Okej, chodźmy. Poszliśmy do kawiarni w dobrych nastrojach. Musieliśmy złączyć stoliki, abyśmy mogli usiąść wszyscy razem. Muszę przyznać, że fajnie jest się tak spotkać poza szkołą. No na pewno. Wszyscy wyglądają na zadowolonych. Każdy zamówił coś do picia lub do jedzenia, a potem przeszliśmy do sedna sprawy. Na początek powinniśmy ustalić datę, która będzie wszystkim pasować dalej. Może moglibyśmy to zorganizować w tym tygodniu? Tylko nie jutro, mam zajęcie z tańca klasycznego. No to może pojutrze, mi pasuje. Mi też, wszystkim pasowała ta data. Potem zaczęliśmy rozmawiać o tym, co moglibyśmy przynieść do jedzenia. Nie będziemy gotować, co? Wystarczy, że przyniesiemy lekkie rzeczy do przegryzienia, jak chipsy, cukierki, napoje. O Boże, drogi, obrzydliwe. Ja bym wolała kanapki, naprawdę. Jakieś takie pyszne. Z pesto, mozzarellą, pomidorem. Niam. A dalej. Haha, nazywasz to lekkimi? Może mogłabym kupić ciasto albo ciasteczka, jeśli chcecie. No ciasta nie lubię. To świetny pomysł, Violet. To gotujesz? Chyba pieczesz. Trochę. Dalej. Musimy też pamiętać, aby przynieść kubki, koc i tego typu rzeczy. Nie sądzę, abyśmy szli na zakupy całą grupą. Powinniśmy zrobić zrzutkę, a potem wybrane osoby udałyby się do sklepu. No to ty idź. Wyglądasz na zmotywowaną. Jezus Maria. Moje włosy doprowadzają mnie do nerwicy, jak nagrywam. Zawsze jakiś sterczy mi i macha po nosie i swędzi. Nie, no, potem i siedzę i tak. Już całe nagranie. No, na szczęście dzisiaj nikt nie robi kotletów, nie szczeka pies i nie ma innego tornada. No ty jedź, wyglądasz na zmotywowaną. Klementyno, dziękuję za twoją pomoc. Nie martw się, Scarlett, nie zostawimy cię z tym samej. No ja mam nadzieję, Lexi, że ze mną pójdziesz. Powinniśmy zrobić dokładną listę zakupów i określić nasz budżet. Tak na pewno będzie łatwiej. Wyjazd, albo kartka i długopis. Nie jesteś świetnie zorganizowana dalej. Jako naczelna redaktorka byłabym głupia, gdybym nie miała zawsze przy sobie czegoś do notowania. Peggy zanotowała listę zakupów, które jej podyktowaliśmy. Ustaliliśmy, że każdy rzuci się po 2 goldy. Nikt się nie zgłaszał, nie miałam wyboru. Musiałam przechwycić sugestie Klementyny. Mogę pójść jutro na zakupy, jeżeli wszyscy będą pamiętać, aby przynieść składkę. Dla mnie nie ma problemu. Nie zapomnę, obiecuję. Klementyna patrzyła na mnie ze swoim narcystycznym uśmieszkiem i cieszyła się, gdyby zmieniła zdanie i nie przyszła.
Nie powinnam na to liczyć. Lepsze to niż obecność Amber. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jeszcze pewnie przyjdzie do nas. Okej, chyba wszystko ustalone. Pamiętajcie, przynieść jutro dla Scarlett po 2 goldy. Jak zwykle cała odpowiedzialność spada na mnie. Mam nadzieję, że Alexi pójdzie ze mną, tak jak to zaproponował. Jeszcze trochę pogadaliśmy, a potem wszyscy wrócili do domów. Ja też powinnam już wrócić. No to wracam do domu. Piknik zapowiada się super, ale muszę przyznać, że myślę przede wszystkim o tym, który czeka mnie później. Spędzenie czasu sam na sam z atelierem to nie będzie pierwszy raz, ale tym razem będzie trochę inaczej. Ale zanim zacznę sobie stawiać tysiące pytań, to lepiej poczekam, aż coś ustalimy. Wolę się upewnić, że nie zmienił zdania. Nigdy nic nie wiadomo. Byłam trochę zestresowana, gdy następnego dnia szłam do szkoły. W każdym razie wolę, aby to on podszedł ze mną o tym porozmawiać. Nie chcę, aby pomyślał, że za bardzo na niego naciskam. Cześć! O, cześć Armin. Pewna rzecz mnie trapi. Co takiego? Pamiętasz ten artykuł, który napisaliśmy dla Peggy? Ciężko byłoby o nim zapomnieć. Uważam, że to dziwne, że Peggy nic nie wspomniała na ten temat. Mówisz o ewentualnym kiermaszu? Tak, możliwe, że się pomyliliśmy. Nie chodzi, że ten kiermasz, ale na pewno jest, ale pewne jest, że w szkole szykuje się jakieś wydarzenie. Nic mi się nie ubzdurało. Dobrze, słyszałam rozmowę dyrektorki z panem Farazowskim. Nie martw się, wierzę ci. Jak to się stało, że Peggy w ogóle nie wspomniała w swojej gazetce? Na pewno zwróciliśmy jej uwagę. Czemu nic nie powiedziała? Może prowadzi własne śledztwo i tak jak my nie odkryłaś nic konkretnego. Może chętnie o to zapytam. Chodź ze mną. Ale ja nie chcę. To niemożliwe. Peggy nigdzie nie ma, gdy jest potrzebna. Na pewno gdzieś kogoś śledzi. W końcu ją znajdziemy. Może ma nam zasłużę, odkryliśmy to przed nią. Powinniśmy sobie odpuścić i tak nam nic nie powie. W końcu ją znajdziemy. Mam nadzieję. I zmusimy do gadania. Prawie się ciebie boję. Wiem, wiem. Zakończ dyskusję. Pokój gospodarzy. Sala A. O, Peggy. W końcu. Jeżeli chcieliście mnie zapytać, czy możecie pracować dla gazetki, to lepiej od razu o tym zapomnieć, wasz artykuł do niczego się nie nadawał. Twoja bezpośredniość nie zna granic. Dobrze, że o tym wspominasz. Chcieliśmy ci zadać kilka pytań. Nie mam czasu. Może tego nie widać, ale właśnie pracuję. Ach tak? Co robisz? Armin, nie udawaj głupiego. Nie będę ujawniać informacji przed końcem śledztwa. W każdym razie chcieliśmy pogadać o czymś innym. To znaczy, chcieliśmy wiedzieć, dlaczego sama nic nie napisałaś na temat tego nowego szkolnego wydarzenia, tego, o którym wspominaliśmy w naszym nieudanym artykule. Może nie mieliśmy zbyt wiele dowodów, ale nie mów mi, że nie miałaś ochoty dowiedzieć się czegoś więcej. Trochę się spóźniliście, wiedziałam już o tym wydarzeniu. Co? Blefujesz, już byś o tym napisała, gdyby tak było. Przypominam ci, że przechodziłam przez ciężki okres, dowiedziałam się o tym, gdy nie miałam już ochoty pisać. Poza tym była w takiej samej sytuacji jak wy, nie miałam wszystkich niezbędnych informacji, aby napisać o tym artykuł. Dalej. A więc to właśnie przed tym, to właśnie nad tym teraz pracujesz? Może tak, może nie. Was to nie dotyczy. Tak za wiele nie, to za wiele nie zmieni, jeśli nam powiesz, czy szukasz informacji na temat wydarzenia, o którym nic nie wiemy. No właśnie, skoro to nic nie zmieni, to zostawcie mnie w spokoju. No przestań, mogłabyś nam chociaż tyle powiedzieć, serio, tak między kolegami. Haha, zabawny jesteś, przykro mi, ale to nie wystarczy, abym zaczęła gadać. No dobra, nie to, żebym się z wami nudziła, ale mam coś do zrobienia. Na razie, Peggy poszła sobie z uśmieszkiem na ustach. To niemożliwe, nic się nie da z tego wywnioskować. Przynajmniej wiemy, że trafiliśmy na wiarygodny trop. Tak, nie wiem, czy powinniśmy z tego powodu płakać, czy się cieszyć. Boże, jaki on jest jakiś taki napastliwy. Męczący. Nie zawracaj sobie tym głowy. Peggy po prostu nie chce przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziliśmy z naszym zadaniem. Tak na pewno. Dalej. Ach, Scarlett, tutaj jesteś. Cześć, Violetta. Co się stało? Przyniosłam ci składkę na piknik. Trzymaj. Och, dzięki. Zupełnie zapomniałam, że miałam zbierać pieniądze na piknik. Przemycacie coś? Organizujemy piknik. Alexi na pewno ci o tym wspomniał. Ja zajmuję się zakupami. Ach, tak, coś mi to mówi. Jaka szkoda, że nie będę mógł tam być. I to zakład, że nawet nie wiesz, kiedy odbywa się piknik. Nie, ale na pewno będę mieć coś w planach. Jeszcze nie wiem co. Tu nie chodzi już nawet o to, że nie lubisz przebywać na dworze. Na tym etapie to już prawdziwa fobia. Może. Powinieneś przyjść razem z nami. Kto wie, może zacząłbyś patrzeć na pewne rzeczy inaczej? Haha, słodka jesteś, ale nie. Konsola mnie wzywa, a to jest najważniejsze. Boże, on jest tak do mnie podobny. Też bym wolała pograć na konsoli niż iść na piknik. Czy ze mną jest coś naprawdę grubo nie tak? Tak jak z nim? Dlatego mamy 70 na lowometrze. To jest naprawdę wypadek przy pracy. No dobrze, teraz powinnam chyba poszukać innych i zebrać składkę na piknik, zanim znowu o tym zapomnę. Czy Scarlett, przyniosłam składkę na piknik? Super, właśnie chciałam o to zapytać. Trzymaj, dzięki. Nie mogę się doczekać jutra. Fajnie będzie się spotkać w większej grupie, tak na pewno będzie ciekawie. Właśnie złamałam paznokieć, nie myśl, że się tobą zajmę, już raz dałam się nabrać biedactwo, to musi być straszne. Nie musisz mi opowiadać swojego życia. Odpuść sobie, nie jesteś mi do niczego potrzebna. Zakończ dyskusję. No. Życie. Sala A.
pokój gospodarzy. Klub ogrodników. Lysio zapisuje coś nerwowo w swoim notatniku. Wydaje mi się, że lepiej mu nie przeszkadzać. Może przesadzam, ale czasami można się jej prawie przestraszyć. Nie należy się tak dawać. Niech pan wykaże więcej pewności siebie, to zrozumie. Nie jestem pewien. Rozmawiają pani Delaney? Scarlett, potrzebujesz czegoś? Nie, tylko tędy przechodziłam. Peggy, zapomniałam cię zapytać. Przyniosłaś składkę na piknik? Ach, racja, trzymaj. Chyba mam dokładnie tyle, ile ci potrzeba. Super, dzięki. Wszyscy mi po 10 goldów dają. Cześć, Aleksi. Pamiętaj o składce na piknik? Tak, trzymaj, dzięki. Niestety jednak nie będę mógł pójść z tobą na zakupy. Ach, kurczę. Chętnie bym poszedł, ale wyobraź sobie, że pani Delaney każe mi zostać po lekcjach. Co? Jak to? Miałem pecha i wpadłem na nią 3 razy pod rząd na korytarzu. Powiedziała, że znajdzie dla mnie zajęcie. Ona przesadza. To raczej ona powinna sobie znaleźć jakieś zajęcie. Jednocześnie trochę sam się o to prosiłeś. O, lecimy tak. Dokładnie, ale prześladowanie uczniów to chyba jej hobby. To chore jest. Dlaczego nie mogą chodzić po korytarzu? Łazili do tej pory po korytarzu jak chcieli i teraz nie mogą? Bez sensu. Od kiedy ta szkoła jest szkołą? W takim razie musimy mieć się na baczności. Iris, pamiętałaś, aby przynieść składkę na piknik? Ach, trzymaj, super, dzięki. Chętnie poszłabym z tobą na zakupy, ale po lekcjach idę na kółko muzyczne. Zajęcia kończą się dosyć późno. Nie szkodzi, nie martw się, poradzę sobie. W każdym razie super, że się tym zajęłaś. Jednocześnie nikt inny się nie zgłosił. O nie. Zaczynam mieć już dość waszych ciągłych spacerów po korytarzu. To nie pierwszy raz. To znaczy, za mną. Zostanę uziemiona jak Aleksi, ale mam pecha. Pani Delaney? Co znowu? Powinna pani już przyjść na zebranie, brakuje tylko pani. Chyba nie tylko ja migam się od swoich obowiązków. Dobrze, możesz już iść, ale lepiej, żebym cię tutaj więcej nie widziała. Zmyłam się z prędkością światła. O co jej chodzi? Mam wrażenie, że coraz częściej na ciebie wpadam. To irytujące. Ja też to uwielbiam. Chciałam tylko zabrać składkę na piknik. Nie ufam ci, wolę sama pójść kupić, co mi się podoba. Chyba nie lubisz pracy w zespole. Zawsze najlepiej sami o siebie zadbamy. Zakończ dyskusję. No, fajnie. Piwnica. Tylko ty chodzisz za mną w mroczne miejsca. Nie chodzę za tobą, wylądowałam tutaj przez przypadek. Jasne. Dalej. Nie nakręcaj się, właśnie stąd spadam. Zakończ dyskusję. Co? Jezus, ja naprawdę staram się dawać mu szansę, ale on jest straszny. Straszny jest. Aleksi nie prześladuje z tym piknikiem. Organizujemy go jutro po lekcjach. Może chciałbyś przyjść? Nie za bardzo. Nie sądzę, aby był pomysł stulecia, ale może być zabawnie. I tak myślę, żebyś się nudził. Cieszyłbyś się, gdybyś przyszedł. Nie nadążam. Aleksi powiedział mi, że to był twój pomysł. Na początku tak, ale razem z Rozą szybko podchwycili temat i już nie dało się ich opanować. Nie dziwię się. Życzę ci powodzenia przy ich nadzorze. Nie jestem ich matką. Mam nadzieję, że będą umieli się zachować. Haha. Zobaczymy. Pokój gospodarzy, sala A, dziedziniec. Cześć, Kim, organizujemy piknik jutro po lekcjach. Przyjdziesz? Spoko, mam coś przynieść? W sumie to właśnie zbieram składkę na wspólne zakupy. Każdy daje 2 goldy. Okej, mogę ci dać tyle, ile mam przy sobie. Dalej, 5. Sorry, ale nie mam więcej. Nie szkodzi, poradzimy sobie, dzięki. Szkodzi, szkodzi, bo potem ja będę musiała to dofinansowywać. Nie wiem, czy wiesz, ale organizujemy piknik jutro po lekcjach. I... Nie wiem, może chciałbyś się dołączyć? Haha, niezły żart. I co niby miałbym tam robić? Nie wiem, mógłbyś przyjść i się dobrze bawić, tak jak pozostali. Nie, dzięki. Klasyk. Uważaj, podobno pani Delaney daje kary uczniom, którzy za często błąkają się po korytarzach. A tak poza tym, co robisz? Nie będziemy go pytać, co robisz, bo będzie Daria na nas, że się w ogóle nim interesujemy. Minus 35. Jezus! Nie, no naprawdę, jestem coraz bliżej wbicia tej relacji. Powinnaś bardziej martwić się o siebie. Ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto by się błąkał wcześniej po korytarzu niż ty. No tak. Ja też się teraz pilnuję. Powiedzmy. Wyglądasz dzisiaj na zadowoloną. Ach, tak? Chyba ta historia z piknikiem wprawiła mnie w dobry humor. Zaplanowaliśmy na jutro piknik. Będzie fajnie, nie wątpię. Chodź z nami. Aleksi cię nie zaprosił? Domyślam się, że to nie twoja bajka. Chodź z nami. Widzę, że twoje zaproszenie płynie prosto z serca, ale niestety jutro jestem zajęty. Szkoda. Kto wie, może następnym razem zakończę dyskusję. Halo? Zwiesiło mi się coś. Pokój gospodarzy.
Sala B. Scarlett, trzymaj składkę na piknik. Dzięki, niedługo będę musiała iść na zakupy. Mogę pójść z tobą, jeżeli chcesz. Razem będzie fajniej, co nie? Tak, to pewne. Alexi nie chciał z nami iść, został ukarany przez panią Delaney. Serio, jak to? Według niej za dużo błąkał się po korytarzu. W takim razie wszyscy powinniśmy na nią uważać, też mi się tak wydaje. Razem z Rozą wyszliśmy ze szkoły. Idziemy na bazar? Tak, tam sprzedają wszystko. Razem z Rozaliem przechadzałyśmy się między półkami. Znalazłyśmy wszystko, czego nam było trzeba. Słodkie i słone przekąski, napoje, plastikowe kubeczki, serwetki plastikowe, niepapierowe. W sumie zapłaciliśmy 16 goldów. Ej, to na tym zarobiłam. Musiałam dorzucić 3 goldy z własnej kieszeni, ale przynajmniej mamy wszystko, czego nam potrzeba. Właściwie nic nie dorzuciłam. Czy oni nam po 10 goldów dawali? No ale dobra, dobrze, bo kupiłam tę bluzkę za 9 goldów, więc idzie wyższą na plus. No, to nie było takie skomplikowane. Mów za siebie, musiałam zapłacić więcej niż pozostali. No, ale chętnie bym się bez tego obeszła. To było nawet zabawne. Dzięki temu miałyśmy okazję spędzić trochę czasu razem po lekcjach. Jutro będzie jeszcze fajniej. To pewne. Dalej. Muszę cię zostawić. Idę spotkać się z Leo w jego budynku. Butiku. Spoko, widzimy się jutro. Nic nam nie skoczyło na plus z nią. Zakończ dyskusję. No szkoda, ja ją tak lubię. Wróć do swojego pokoju. No, wracamy. Wszystko jest już gotowe na jutrzejsze wydarzenie. Jestem ciekawa, jak to się potoczy. Następnego dnia pamiętam, aby zabrać ze sobą zakupy do szkoły. O nie, tylko nie one. Przygotowujesz urodzinowy podwieczorek? To nie twoja sprawa. Och, to miłe, że mi kupiłaś moje ulubione cukierki. Zostaw to nie dla ciebie. Co to? Zasłona twojej babci? Amber pociągnęła mocno za róg obrusu, który wystawał z siatki. Powiedziała z tego się, że opuściłam siatkę z zakupami. Odbiło wam? Nie macie lepszych rzeczy do roboty niż zatruwanie mi życia? Powiedzmy, że to zabawny sposób na spędzanie czasu. Hi, hi, hi. Dziewczyny, powinniśmy już iść, bo inaczej spóźnimy się na lekcję. Dzwonek zadzwoni w tym samym momencie. Trzy żmije poszły sobie śmiejąc się. Straszne w sumie. Zostałam sama z masą rozrzuconych produktów. To niemożliwe. Przez nie się spóźnię. W pośpiechu zaczęłam wszystko zbierać. Coś mi mówi, że potrzebujesz pomocy. Mój bohater. Och, nie przejmuj się, poradzę sobie. Nie bądź taka uparta. Pochyli się, aby pomóc mi zebrać zakupy. Jak do tego doszło? Powiedzmy, że ktoś mi w tym pomógł. Nie jestem pewna, czy prawda cię ucieszy. To przez swoją uroczą siostrę. Nie jestem pewna, czy prawda cię ucieszy. Jeśli masz mi coś do powiedzenia, to mów wprost, a nie uwierz w bawełnę. Jezus, ej, spadamy z nim. Złe wybory! Wspomnę tylko, że to twoja siostra przychodziła tędy ze swoimi koleżankami. To niemożliwe, myślałem, że w końcu uspokoiła. Najwidoczniej nie i nieźle się zaczyna. Może powinniście spokojnie porozmawiać i rozwiązać wasze problemy. -90, ale jednak, to ona od samego początku ma ze mną problem. Nie jestem pewna, czy rozmowa mogłaby w czymś pomóc. Dlaczego te minusy, Nathaniel? Może rezultat by cię zaskoczył. Dalej. Dobrze, powinniśmy już udać się na lekcję. Jesteśmy już spóźnieni. Poczekaj, chciałam cię o coś zapytać. Tak? Wiesz, to w związku z naszym piknikiem. Kiedy chciałbyś, abyśmy go zorganizowali? Och, nie wiem, może jutro w południe? Ta sobota będzie mieć... To sobota będzie mieć dużo czasu. Okej, super. Bałam się, że może o tym zapomniałeś. Jak mógłbym? Niecodziennie umawiamy się na wyjścia, tylko wy dwoje. Dobrze, ale 90 mamy. Co nas nie lubisz? Co mnie nie lubisz? No, tak, to prawda. Przyniosę kilka przekąsek. Masz jakieś życzenia? Przynieś, co lubisz. Ja też przyniosę. Potem się podzielimy. Zgoda. Dalej. Powinniśmy już iść, pani Delaney. Na pewno się zdenerwuje, jeśli się spóźnimy. Zakończ dyskusję. Dobra. O, spadła nam. Lowo betry. Ej, przecież 90 to jest dużo, a mam jakieś problemy do tego. Niedawno było z nim 40 i jakieś minusy. Muszę się skupić, bo jakoś tak, nie wiem, nie dogadujemy się. Ostatnio mamy ciężkie dni z Nathanielem. Weszliśmy do sali biologicznej i przeprosiliśmy za spóźnienie. Toleruję to pierwszy i ostatni raz. Nie jesteście już w przedszkolu. Boże, typowa chemica. Dziękujemy. Lekcja ciągnęła się w nieskończoność, ale na koniec uczniowie, którzy uczestniczyli w pikniku, wyglądali na zadowolonych. Nadszedł ten moment. Spotkamy się przed szkołą. Czas zacząć zabawę, zakończyć dyskusję. Dobrze, no to lecimy przed szkołę. Poszłam w kierunku grupy. Wszyscy już są? Dalej. Chyba tak. Scarlett, przyniosłaś zakupy? Tak, wszystko jest tutaj. Idziemy do parku? Dalej. Nie wiem, gdzie indziej moglibyśmy się udać. Powinniśmy znaleźć tam sympatyczne miejsce, tak. No, no to idziemy. Rozłożyliśmy wszystkie rzeczy w parku. Iris pomogła mi rozłożyć obrys, a pozostali zaczęli wyjmować siatki jedzenie i napoje. Tak w pobliżu cienia będzie doskonale. Kto nie będzie chciał się opalać, będzie mógł się tam schronić. O Jezu. Boże, ciasto w cieniu. Nie chciałam, aby czekolada się rozpuściła. No i tak się rozpuści. Och, to słodkie, że coś dla nas upiekłaś.
To nic takiego. Gdybym tylko umiała gotować, to też bym mogła przynieść coś na piknik z Natanielem. Klementyno, co dobrego dla nas przyniosłeś? Z zainteresowaniem na nią spojrzałam i zobaczyłam, jak dyskretnie próbowała wyjąć cukierki ze swojej torby. Ech, ja nie mogłam dorzucić się do zakupu, dlatego mama przygotowała mi podwieczorek. Tak lepiej powiedz, że myślałaś tylko o sobie. Nieprawda. Zobaczyłam, jak Aleksi zaczął się śmiać. No dobrze, wydaje mi się, że możemy zacząć się częstować. Po wysiłku czas na posiłek. Haha, nie wiem o jakim wysiłku mówisz, ale smacznego. Wszyscy w świetnych humorach usiedli na obrusie. Kto chce się napić soku owocowego? Peggy zaczęła częstować pozostałych. Aż miło na nią popatrzeć. Cała cieszy się jak... Bla. Aż miło na nią popatrzeć. Cieszy się, że wszyscy tak się dobrze bawią. Mimo wszystko czuję, że stanowię mniejszość. Bo jesteś jedynym chłopakiem? Dokładnie. To nie szkodzi, prawda? Najważniejsze, że jesteś z osobami, które lubisz. Tak, ale przez... to nie będziemy mogły spokojnie porozmawiać o chłopakach tak jak podczas piżama party u Melanie. Czemu nie przyszłam z gejem? Z gejem się najlepiej o chłopakach rozmawia. Absolutnie. Z babami najgorzej. Tak, to prawda, że mogliśmy przyjemnie poplotkować. Nie przejmujcie się mną, mogę gadać o wszystkim. To dość delikatna sprawa, jeden z chłopców to twój brat. Co, Armin? Ci się podoba? Uf. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli któraś z dziewczyn jest nim zainteresowana, to nie będzie miała odwagi się do tego przyznać, bo ty tutaj jesteś. Nie ma co się wstydzić, Armin jest słodki. Łatwo ci mówić, bo jesteś już w związku. Z kolei widzę, że pozostałe dziewczyny wolą się nie wychylać. Genialnie, Peggy. Gadanie Peggy. Sama też nie jesteś zbyt wylewna w tej kwestii. Bo nie mam nic do powiedzenia. Dziennikarstwo wymaga dużo czasu i energii. Nie mam czasu na chłopaków. Myślę, że zmienisz zdanie, gdy spotkasz kogoś, kto ci się spodoba. Czemu ja to czytam? Zobaczymy, nic nie mów, nie? Musimy gadać o chłopakach, możemy zmienić temat, ale jest w szkole chłopak, który podoba ci się bardziej niż pozostali, prawda? Nagle Peggy odwróciła głowę w moją stronę. Powiedz, Scarlett, skoro rozmawiamy o chłopakach, co robiłeś z Natanielem i Arminem zaraz po wypadku w sali biologicznej? Nic takiego, wróciłam po coś do sali, a chłopcy... przyszli mi powiedzieć, żebym stamtąd wyszła. Musi im naprawdę na tobie zależeć, skoro zrobili coś takiego. Nie wiem, myślę, że zrobiłabym to samo na ich miejscu. Trzeba pomagać przyjaciołom, prawda? A więc to tylko przyjaciele? To dobrzy przyjaciele. Ech, kto chciałby spróbować ciasta Violetty? Wygląda tak apetycznie. Szybko rozmowa zeszła na inne tematy. Muszę przyznać, że ciężko jest rozmawiać o intymnych sprawach przy tylu osobach. Iris, Melania, Peggy i Clementyna zaczęły burzliwie dyskutować o pani Delaney. Violetta wzięła kartkę i ołówek i zaczęła rysować. Rosalia i Lexi plotkowali o swoich sprawach. Akim położyła się i wygrzewała na słońcu. Usiadłam koło niej. Robisz siestę? Nie, korzystam z ładnej pogody. Poza tym nie interesują mnie plotki na temat nauczycielki chemii. To prawda, że wszyscy mówią tylko o niej. Nie ma co się dziwić, to ty wpadłaś na pomysł, aby zorganizować piknik, prawda? No, na początku tak, to był dobry pomysł. Nawet jeżeli nie byłam najbardziej zmotywowana, to uważam, że dobrze czasem spędzać się czas w takiej grupie. To luźna, rozluźnia atmosferę. Uważam, że między uczniami są jakieś, spięcia. Powiedzmy, że ostatnio nie wszyscy się zbyt dobrze dogadywali. Myślę, że Peggy jest zadowolona, że została zaproszona i Klementyna też, nawet jeśli tego nie okazuje. Skoro tak mówisz, to jednak w ogóle nie przypomina mojego wymarzonego pikniku, ale następnym razem. Kim, Scarlett, spójrzcie, Violetta pokazała nam swój rysunek. Wow, super, w zaledwie kilka sekund udało się jej naszkicować mnie i Kim. Masz niesamowity talent. Dziękuję, lubię rysować ludzi, to dobre ćwiczenia. Porozmawiałam jeszcze trochę z Kim Violettą. Cieszę się, że mogłam spędzić z nimi trochę więcej czasu. Ten piknik to prawdziwy sukces. Mam wrażenie, że wszyscy się świetnie bawią. Tak, to prawda. Wyglądasz na zamyśloną, coś nie tak? Myślałam o moim przyszłym pikniku. Nie, wszystko okej, okay, nie martw się. Znam cię, lubisz wszystko ukrywać do momentu, aż sytuacja kompletnie cię przytłoczy. Może, ale zapewniam cię, że tym razem nie chodzi o nic złego, a więc coś jest na rzeczy? Przecież mówię ci, że nie. Jasne, nie jestem przekonana. Nie miałam więcej argumentów, dlatego spontanicznie rzuciłam jej trawę we włosy. Ej! O Boże, nie ujdzie ci to na sucho. Zerwała gęść trawy, garść trawy i rzuciła w moim kierunku. Odsunęłam się, aby uniknąć ataku. Wojna, Aleksy zerwał kępę trawy i no tak, wyrywajmy trawę, rzucajmy się trawą. Nie, no dobra, no okej, okay, niech się bawią. Gorzko tego pożałujesz. Och, przez kilka sekund stał jak wryty. Skorzystałam z okazji i obrzuciłam go trawą. Zostawcie mnie w spokoju. W końcu w spokoju zaraz mnie popamiętacie. Aleks pobiegł do rzeki i napełnił butelkę wodą. Nie chcę być mokra. Klementyna, Rosalie i Melanie zaczęły krzyczeć. Gdzie Aleks z uśmiechem? Wracał z napełnioną butelką. Aleks to jest idealny facet. Kryjcie się. Oczywiście sytuacja szybko przerodziła się w wodną bitwę. Wszyscy pobiegli napić swoje butelki i w efekcie wszyscy byliśmy przemoczeni. Jedynie Violetta została z boku. Wydaje mi się, że nas narysowała, ale nic nam nie pokazała. Powoli słońce zaczęło zachodzić i niektórym zaczęło się robić zimno. Chyba powinniśmy już wracać, inaczej będziemy chorzy. W każdym razie było naprawdę fajnie. Zgadzam się, myślę, że Aleksi będzie długo wspominać swoją porażkę. O czym mówisz? Jesteś bardziej przemoczona niż ja.
Chyba powinieneś sobie kupić okulary. Zebraliśmy wszystkie śmieci, a potem rozłożyłam obrus. Myślisz, przyda mi się jutro. Miłego weekendu. Nawzajem. Bardzo dyskretnie weszłam do domu. Nie chciałam, aby rodzice mnie zauważyli. Nie sądzę, aby się ucieszyli, widząc mnie w takim stanie. Powinnam pójść wysuszyć włosy. Scarlett, co się stało? Można by pomyśleć, że zaskoczyła cię ulewa. Nie do końca dzisiaj świeci słońce. Wiem, powiesz mi, dlaczego jesteś przemoczona do suchej nitki? Ja razem z przyjaciółmi bawiliśmy się w wodną bitwę. Właśnie widzę. Powinnaś się jednak wysuszyć przed jedzeniem. Mamo, właśnie miałam zamiar to zrobić. Skoczyłam pod prysznic, aby pozbyć się trawy, którą miałam we włosach. Podczas kolacji wpadłam na pewien pomysł. Wiem, że nie mam zbyt dużych zdolności kulinarnych, ale gdyby udało mi się przygotować coś dla Nathaniela, to myślę, żeby to docenił. Myślę, że przygotuję w sumie nic wielkiego. Kupię lody, na pewno się ucieszę. Sałatkę, jest to zdrowe i niezbyt skomplikowane. Chipsy, napoje, cukierki. To nam wystarczy podczas pikniku i pozostałem też powinno mu się spodobać. Lody mogą się rozpuścić chyba, nie? Jeżeli ja mam je teraz przygotowywać, więc to chyba nie ma sensu. Chipsy, napoje i cukierki to jest wciąż niezdrowe. To nam wystarczyło podczas pikniku z pozostałymi i powinno mu się spodobać, ale to jest nic jakiegoś ważnego, nie? Takie to jest... A sałatka? Zdrowe i niezbyt skomplikowane. Ja uwielbiam sałatki, ale... Ja wiem. A nie ma to żadnego ciasta? Nie powinno być jakieś ciasto w ogóle? Nie wiem, cokolwiek, bo chyba faceci lubią ciasta? Nie wiem. To jest stereotypowe, wiem, ale... No nie, jakoś tak mnie brzydzi chipsy, napoje, cukier i nie wiem, jakoś tak... Dobra, sałatkę. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Ej, naprawdę nie zeszrasz sałatkę. No ale dobrze, przynajmniej coś przygotujemy, jakoś się wysilimy, nie? Następnego dnia poszłam na bazar kupić niezbędne składniki. A może te chipsy trzeba... Ale nie wydaje mi się, żeby Nathaniel wpierdzielał chipsy, nie wygląda na takiego. On wygląda na jakiegoś takiego, co potem będzie biegać i będzie fit. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak, nie wiem. Mój pokój, no... Chociaż oni wszyscy wpierdzielają te chipsy i cukierki cały czas, więc może te chipsy i cukierki powinnam... Co ja mam zrobić? Czekajcie, ja nie mogę już tak po prostu sobie iść do bazaru kupić rzeczy, tylko ja muszę tam trafić centralnie. Daj się na bazar i zrób zakupy, no dobra. Czyli już nie mogę normalnie w bazarze kupować. Muszę się pośpieszyć, nie mam zbyt wiele czasu. Szybko wzięłam to, czego potrzebowałam. Za wszystko zapłaciłam 4 goldy. Mogę wrócić do domu i zacząć gotować. No to wracamy. Przygotowanie sałatki nie było takie trudne. Rezultat wyglądał nieźle. Powinna być naprawdę pyszna. Skoro skończyłam już historię kuchenną, to pójdę wybrać strój. O Boże! Między dramatem a dramatem widzę, wybieram. Dobra, zaczynamy obstawianie. Za i przeciw. Wszystko mam przeciw. To jest straszne, to zielone, co ona ma. To co to jest? Nie, ta sukienka, nie, no już mam, nie wiem. Ale ta bluza jest ładna w te serduszka. Ta spódnica jest paskudna. Możemy było tę spódnicę wymienić na jakąś białą? Biała byłaby dobra do tego. Ale ta kolorowa jest taka... No ale dobra, ta bluzka może nam się przydać. Bo to chyba jest osobno bluzka, osobno sweter. Skarpetki, buty też są nawet spoko. Lepsze niż te. Dobra, lecimy w to. To mi się wydaje ładniejsze. Nie, czy, to jest wybór między złym a złym, ale mniejszym złym chyba jest to, bo to jest bardziej do wykorzystania. Potem ten sweter mnie urzekł. Ładny jest, ładne są te serduszka. Ale to jest chyba bardziej pod Nathaniela. Bo on lubi takie bufiaste podomy, nie? No w sensie to nie jest jakaś super podomka, ale... No ale to jest chyba bardziej pod Nathaniela. Bo to jest ważne, co wybiorę. Jezus Maria, kusi mnie, żeby zobaczyć solucję, ale nie chcę patrzeć na solucję. Wiecie, jak ja ze sobą walczę, żeby nie patrzeć na te solucje? A zresztą nie wiecie. Ale naprawdę mega ze sobą walczę. Bo... Dobra, biorę to, bo to był pierwszy wybór. Raz kozie śmierć. Nie no, ale ładny jest ten sweterek. Serio jest ładny. Tylko czekaj, kochana, bo musimy ci to zrobić tak. Dobra. Musisz mieć to na wierzchu. I lecimy kontynuować. No, mam nadzieję, że... Boję się, że tam to jest pod niego. No ale dobra, trudno. Już nie mieliśmy ilustracji z kotem, to najwyżej jak tu nie będziemy mieć, to też nie będzie źle. Podoba mi się ten strój. Myślę, że pasuje do sytuacji. Jest już prawie południe. Lepiej pójdę już do parku. No to idziemy już do parku. Weszłam do parku.
Nikogo nie widzę. Ola u nas? Scarlett, o cześć. Och, jesteś. Wyglądasz na obładowaną. Co dobrego przyniosłaś? Zrobiłam sałatkę. Lubisz? Wszystko zależy od tego, co jest w środku, ale z reguły tak. Lubię. Zaczynamy? Chętnie usiadłam na słońcu. Tak, to dobry pomysł. Rozłożyliśmy obrus i wyjęliśmy przekąski. No i coś będzie więcej? Myślę, że się najemy. Tak, ale trochę się boję o swoją sałatkę. Nie mam zbyt dużych zdolności kulinarnych. Nie martw się, jestem pewien, że jest pyszne. Nałożyliśmy sobie duże porcje. A więc? To jest bardzo smaczne. Nie rozumiem, dlaczego tak się martwiłaś. To miłe, ale jeżeli mówisz to, aby mi zrobić przyjemność, spróbuj zamiast udawać taką skromną. O, jaki ty jesteś milutki dla niej. Spróbowałam i byłam mile zaskoczona. No, mogło być gorzej. Słowo daję. Musisz przestać być taka wymagająca wobec siebie. Powoli atmosfera robiła się coraz bardziej rozluźniona. No, w sumie to jest ich pierwsza randka. A to jest czyje skrępowanie, uczestnicząc w pierwszej randce rysunków? Gdzie jest moja kawa? Nie ma mojej kawy. Jak ja mam to nagrywać bez kawy? Ech, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Ja naprawdę czuję skrępowanie to nagrywając teraz, w tej chwili. Trochę, nie chcę powiedzieć, że cringe, bo to nie jest cringe, ale czuję takie, jakbym uczestniczyła w czymś, czym nie powinnam uczestniczyć. A więc jak wpadłeś na pomysł, aby zorganizować piknik? Och, Iris ostatnio była na pikniku razem ze swoją mamą i swoim bratem. Pomyślałam, że fajnie byłoby zorganizować coś podobnego z kimś, kogo lubię. Naprawdę się cieszę, że o mnie pomyślałaś. Teraz, gdy mieszkam sama, mogę wychodzić, kiedy chcę, a jeszcze za bardzo z tego nie korzystałem. Na pewno powoli się to zmieni. Potrzebujesz trochę czasu, zanim przyzwyczajesz się do nowej sytuacji. Tak, zapewne. Co ty na to, abyśmy powygrzewali się na słońcu po jedzeniu? Nic nie proponuj. Co ty na to, abyśmy przespacerowali się po jedzeniu? Ja bym nie dała rady leżeć i się wygrzewać na słońcu. Ja nienawidzę się wygrzewać na słońcu, ja się nie opalam. Nienawidzę opalenizny, nie podoba mi się opalenizna, lubię być biała jak ściana. Moja postać jest biała jak ściana, nie bez powodu, więc... Nie wiem, idziemy się przespacerować. I ciul. Czemu nie? Dokończyliśmy jeść, a potem poszliśmy przespacerować się po parku. Miło jest tak razem spacerować we dwoje. Uważam, że powinniśmy częściej tutaj przychodzić. Mów tylko o sobie i o mnie, czy... Nagle mocno zawiał wiatr i miałam pełno włosów na twarzy. To jak ja na ryju, jak to nagrywam. Wow. Ha, poczekaj, nie ruszaj się. Wstrzymałam oddech, podczas gdy on delikatnie odgarnął mi włosy z buzi. O, jaka ładna ilustracja. Czyli dobrze wybrałam, ale to jest dziwne, bo to tak mało natanielowy strój jest. Właściwie w ogóle tamten był bardziej natanielowy. Mam wrażenie, że jego twarz zbliża się coraz bardziej. Nagle poczułam się obserwowana. Razem z Natanielem odwróciliśmy głowy. Mały chłopczyk nam się przyglądał. A już mieliśmy się całować, widzę. Niedobrze. Tomas? Co ty robisz? Iris? Och, Scarlett, Nathaniel, cześć! Co tutaj robisz? Spaceruję z moim bratem. Zazwyczaj cały czas siedzi w domu. To mu dobrze robi. Tomas, przywitaj się. Cały czas siedzi w domu. Siema. To on jest twoim bratem, ale... no już nie rozumiem. Gdy o nim mówiła, byłam pewna, że musi być od niej starszy. Mówiła, że wszystkie dziewczyny mają do niego słabość czy coś w tym stylu. Tomas, poznaj Scarlett i Nathaniela. To koledzy z klasy. Uważam, że do siebie pasujecie. Nie wiem, co powiedzieć. O czym ty mówisz? Tomasz, ile masz lat? Biedny Nathaniel. Prawie 10. O Jezus, on jest w wieku mojej siostrzenicy. Grasz już na gitarze? Twoja siostra mi o tym mówiła. Gram tylko od 2 lat. To i tak nieźle. Ja nigdy nie nauczyłam się na niczym grać. Jeżeli naprawdę ci się to podoba, to można się szybko tego nauczyć. Wiesz, nie wszyscy uczą się tak szybko jak ty. Iris odwróciła się w naszą stronę. Jest bardzo utalentowany, poza tym nie robi tylko tego. Tomas uwielbia przedmioty ścisłe, a przede wszystkim astronomię. W swoim pokoju ma nawet teleskop, dzięki któremu cały czas patruje się w niebo. Albo w sąsiadów. Fascynujesz się różnymi rzeczami, to bardzo dobrze. Chciałbym mieć młodszego brata jak ty. Znasz konstelacje? Niektóre. Mogę ci kiedyś pokazać te, których nie znasz, jeśli chcesz. Tomasz, przypomnij sobie, co powiedziała ci nauczycielka w szkole. Tak, tak, mam się nie przechwalać, ale nie to miałem na myśli. Ja tylko się spoufalam. Spoufalam, brat Iris ma naprawdę bogate słownictwo jak na swój wiek. Nie wiem, moja siostrzenica też takiego używa. Po prostu jak się mówi normalnie, to dziecko też mówi jak ty.
W każdym razie cieszę się, że go poznałam, a ja nie, bo mieliście się całować. Odcinek mi psujecie. Z kolei to kompletnie zmieniło nasze plany na to popołudnie. W końcu Iris i jej brat zostali razem z nami. Takie mieliście się... Och, Jezus, Iris, nie masz wyczucia. Za to nie mogłam spędzić więcej czasu sam na sam z Nathanielem. O nie, niedługo trzeba będzie wracać. Widzimy się w poniedziałek. Miłego weekendu. Witamy naszą nową koleżankę. To niemożliwe. Przez całą tę historię z piknikiem zupełnie zapomniałam o nowej uczennicy. Zakończę odcinek. Historia zła, bo się nie całowaliśmy. Ilustracja ładna. Stryj z odcinka? Nawet mi się podoba. Moment z flirtem. Damy mu tym razem dwie gwiazdki. Działanie gry na piąteczkę. Dziękuję bardzo. Zacznij kolejny odcinek. Widziałam ją na uniwersytecie? Nowa uczennica pojawia się w szkole i skupia na sobie całą uwagę. Ty z kolei zaczynasz być świadoma swoich uczuć. Ja zaczynam być świadoma swoich uczuć? To ja mam jakieś uczucia? Cześć kochana! Podobno potrzebujesz energii, aby kontynuować przygody, które na ciebie czekają. Oto 700 punktów akcji na dobre rozpoczęcie dnia. Możesz je wykorzystać, aby spędzić czas sama wiesz kim? Voldemortem. Dziękuję. O Jezus! To widzę, że jest na grubo teraz. Dobra, kochani. Kończę i lecę sobie nagrywać od razu kolejny odcinek, bo widzę, że będzie dzisiaj grubo. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was na serwer na Discordzie, zapraszam was na mój główny kanał Scarlett i trzymajcie się wszyscy cieplutko. Cześć!